Czy można jeździć tanio i ekologicznie? Wydaje się to niemożliwe. A jednak, studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej skonstruowali hybrydowy rower. Zobaczmy go. Samochody hybrydowe, wciąż jeszcze rzadko spotykane na polskich drogach, są ekologiczne i wyjątkowo oszczędne. Wszystko dzięki hybrydzie, czyli układowi dwóch silników, silnik spalinowy, silnik elektryczny. Wszystko ze sobą współgra. Ale za taki samochód trzeba zapłacić co najmniej 100 tysięcy złotych. Dla zwolenników ekologicznej i ekonomicznej jazdy studenci AGH mają propozycję 10 razy tańszą. To hybrydowy rower. Aby ruszyć bez użycia pedałów, wystarczy nacisnąć manetkę. Ci, którzy dbają o smukłą sylwetkę, mogą jeździć nim w tradycyjny sposób. Bardziej leniwi tylko wsiadają, bo z promieni słonecznych padających na panele fotowoltaiczne wytwarza się energia, która jest przekazywana za pomocą kontrolera ładowania akumulatorów na akumulatory. I w czasie jazdy prąd zmagazynowany w akumulatorach wykorzystywany jest do poruszania się. Jeździć bez pedałowania możemy przez 1,5 godziny, bo na tyle wystarcza energii z jednego ładowania, a wszystkie potrzebne informacje są wyświetlane. Mierniki pokazują nam stan panelu, to znaczy temperaturę panelu, napięcie i prąd, w jaki płynie z panelu do akumulatorów. Miłośnicy tradycyjnych dwóch kółek z chęcią zamieniliby je na rower hybrydowy. Po pierwsze, jest to bardzo ekologiczny pomysł, a poza tym zawsze człowiekowi nie zawsze chce się kręcić pedałami. Studenci wciąż doskonalą swój wynalazek, żeby mógł poruszać się w miejskim gąszczu. Na zmniejszenie korków w mieście przyjdzie nam więc jeszcze poczekać.